Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. W dzisiejszym vlogu pogadamy sobie o sposobie żywienia, moim sposobie żywienia. Pogadamy sobie o okienku żywieniowym, pogadamy sobie o krótkich postach, czyli przerwach, w których nic nie jemy. I być może zainteresuje Cię takim sposobem i może to będzie coś, co bardzo dobrze Ci siądzie i poprawi Twój komfort życia, zarówno fizyczny, jak i mentalny. Także do zobaczenia i miłego oglądania. No powiem Wam, że śniadanko po 36 godzinach niejedzenia wchodzi złoto. Ależ pogoda dzisiaj zimowa. No czuję się, jakby był październik, ewentualnie początek listopada. W żadnym wypadku początek stycznia. Nie wiem, jaki macie stosunek do postów. Od razu powiem, że post oznacza w tym przypadku okres niejedzenia, bo sprzyjał się, że post po prostu jest to niejedzenie mięsa i poszczenie. Ale chodzi mi o krótkich odstępach czasu, kiedy nie jecie. Bo mi okazało się, że bardzo dobrze służy choćby na przykład dieta, która jest oparta na okienku żywieniowym, czyli okresie, kiedy jem. Najczęściej jest tak, że po prostu staram się jeść 8 godzin w ciągu dnia, pozostałe godziny nic nie jem. Czyli załóżmy, że jem pierwszy posiłek o 8, no to o 16 ostatni, tak? Jem pierwszy o 12, no to 20 ostatni. Dzięki temu mam 16 godzin, kiedy nic nie jem i się okazuje, że wtedy po prostu no czuję się świetnie, bardzo dobrze na to reaguję. Powiem jeszcze tylko, że zrobiłem taki mały rekonesans i okazało się, że dla niektórych dzień jedzenia to jest strasznie trudna sprawa. I powiem, że dla mnie też do pewnego momentu było to coś nie do przeskoczenia. Pomimo tego, że wiemy, że człowiek bez jedzenia może wytrzymać tam 30 albo więcej dni, nieco bez wody, to jest tak, że po prostu część osób nie wyobraża sobie, że nie zje śniadania, że pół dnia nie będzie jadł, a jeden dzień to w ogóle już katastrofa. A dwa albo trzy to jest już ewidentnie śmierć. Co jest nieprawdą. Ale za chwilę o tym pogadamy. Kurde, człowiek przyjeżdża do pracy, siedzi dosłownie chwilę. Nagraliśmy kilka rzeczy, nagrałem podcast. Mega ciekawy. Podobno Krzysztof stwierdził, że najlepszy podcast, który do tej pory nagrałem. Jest bardzo treściwy, jest dużo mięsa i prawdopodobnie jak oglądacie, to już jest na kanale YouTube'owym, na Spotify i w innych miejscach. Była mowa o korze, o cylindrze brzusznym, o mięśniach brzucha i mówiłem o tym dlatego, że jest to najczęstszy problem, który występuje u moich pacjentów. Nie tylko dlatego, że przychodzą z bólami lędźwi i stawów krzewodrowych, kości krzyżowej, problemami wisceralnymi, a dlatego, że jest to fundament ciała. Jeżeli ten fundament jest zaburzony, czyli my nie mamy pełnej kontroli motorycznej nad jamą brzuszną, czyli nad wszystkimi mięśniami brzucha, nad powięzią prosiowo-lędźwiową, czworobocznym lędźwi, lędziwą i tak dalej, to niestety przekłada się to negatywnie na funkcjonowanie innych naszych stawów. Dodatkowo nasze ciało musi jakoś kompensować sobie te niedobory napięciowe, stąd często mamy mega duże napięcie w karku, w obrębie kolan, bioder, klatce piersiowej. Możliwości jest cała masa i warto tym fundamentem się zająć i o tym właśnie mówiłem w podcaście. Dodatkowo dzisiaj rozpoczęliśmy sobie temat dotyczący postów żywieniowych. Słuchajcie, jeszcze myślę, że 3 lata temu, nie wyobrażałbym sobie sytuacji takiej, że jestem w stanie nie jeść dzień. Było tak, że nie zjadłem śniadania i po prostu 13, tutaj skurcz, głód, taki wiecie, taki wilczy, taki, że kurde bym pobił kogoś, żeby cię zjeść. I okazało się, że jest to nienormalne. Kiedyś też byłem na takim żywieniu, że jadłem 5 posiłków dziennie, co dla mnie to był hardcore jakiś. Miałem takie wrażenie, że cały czas w ciągu dnia myślę o jedzeniu. A wiecie, nie o to chodzi. Przynajmniej nie dla mnie. Nie jestem taką osobą, dla której jedzenie w ciągu dnia jest najważniejsze. Jest ono fajne, bardzo to lubię robić, jest to pewien taki dodatek do życia, ale nie chodzi za bardzo o to, żeby cały dzień był wypełniony myśleniem o jedzeniu. I był taki moment, że z różnych przyczyn, bardziej z przyczyn takich, że chciałem po prostu wyciągnąć swojego mózgu jak najwięcej, byłem przez około 3 miesiące na diecie ketogenicznej. Ma ona plusy, minusy, ja jestem rozdarty, dalej nie wiem, czy to komuś polecać, czy nie. Natomiast okazało się, że tam prawdopodobnie w jakiś sposób przeczyściłem, przepaliłem sobie szlaki tłuszczowe i okazało się, że teraz
nie ma problemu, żeby nie jeść dzień, dwa dni, może nawet dłużej. I czuję się po tym świetnie. Okazało się, że bardzo dobrze też służy mi okienko żywieniowe, dlatego że na diecie ketogenicznej żywiłem się właśnie w takim trybie, że starałem się 8 godzin w ciągu dnia jeść i pozostałe godziny nie jeść, tylko oczywiście tam pić wodę, się dobrze nawadniać. I to jest dla mnie po prostu idealne, więc znalazłem swój sposób żywienia. Natomiast na keto niefajne było to, że było za dużo mięsa. Nie jestem fanem mięsa, teraz praktycznie mięsa w ogóle nie jem. Od czasu do czasu coś tam skubnę. I bo dużo nabiału. I nabiał mi ewidentnie służy. To mówiłem już wielokrotnie. I to jest sprawdzone na wiele sposobów, więc czuję się po nabiale raczej kiepsko. Stąd też unikam go. Stąd no keto oczywiście... No, ciężko żywić się jedząc mało albo w ogóle mięsa i mało albo w ogóle nabiału, więc nie sprawdza się. Natomiast jeśli chodzi o kwestie żywieniowe, to Maciek nam powie kilka fajnych rzeczy, dlatego że dzisiejszym tematem jest takie powiedzmy luźne podejście do postów żywieniowych, do okienka żywieniowego i tutaj pod kątem badań, żebyś nam powiedział teoretycznie, myślę, że Maciek będzie wiedział, bo on bardzo lubi czytać badania, czy to jest zdrowe, czy jest jakoś udowodnione naukowo, że po prostu niejedzenie jest w na przykład jakiś jeden dzień, dwa dni, trzy dni w porządku i jak to ma się do okienka żywieniowego? Generalnie niejedzenie jest całkiem spoko, przynajmniej u większości osób. Można tutaj, już jakby badania pokazują, że nawet jeśli nie jemy przez 10-11 godzin, co myślę, że dla większości osób jest do osiągnięcia, bo oczywiście możemy sobie w to wliczać godziny nocne, kiedy i tak przecież nie jemy, no to już jest pewnego rodzaju plus. Fajnie, już tak naprawdę dobrze sprawdzają się takie okienka żywieniowe, gdzie jemy przez okres 8 do 10 godzin. Tutaj jest całkiem spory szereg różnych korzyści, w związku z tym na przykład bardzo fajnie nam się stabilizuje glikemia, bardzo nam się poprawia w ogóle szeroko pojęty metabolizm. To może być też coś, co wpłynie na utrzymanie powiedzmy takiej prawidłowej masy ciała, dlatego że możemy sobie wtedy troszeczkę na więcej pozwolić w ciągu tych kilku godzin. Po prostu możemy utrzymać jakby względnie całkiem fajną sytość, nawet jeśli jesteśmy na przykład na redukcji. Myślę, że to jest całkiem dobrze przemawiające do osób, które mają jakieś takie noworoczne postanowienia albo po prostu wiedzą, że powinny kilka kilogramów stracić, bo oczywiście nie jest to związane z tym, absolutnie, że możemy jeść na przykład, nie wiem, więcej kalorii niż potrzebujemy i będziemy chudnąć, ale po prostu możemy przyjąć naprawdę niedużą pulę, która będzie rozłożona na te kilka godzin naszego okienka i wtedy po prostu czujemy się z tym dobrze zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Więc to też jest potencjalnie całkiem fajny benefit. A czy są jakieś badania, które mówią, że na przykład niejedzenie jeden dzień, dwa albo trzy daje jakieś korzyści? Tak, jest generalnie całkiem sporo badań na ten temat. No właśnie głównie jeśli chodzi o przecieranie tych szlaków metabolicznych i myślę, że większość osób też absolutnie nie powinna się tego bać. To jest raczej coś, co jest prędzej w naszej głowie niż naprawdę miałoby na nas wpływ. Tak jak niektórzy na przykład się bardzo źle czują, jeśli nie jedzą przez kilka godzin. Oczywiście no podejrzewam, że mogą być takie sytuacje, gdzie ktoś powinien na to uważać, na przykład osoby z zaburzeniami odżywiania, bo tutaj raczej się nie poleca u takich osób faktycznie takiego majstrowania w ten sposób. Raczej chodzi o wyrobienie sobie dobrych nawyków żywieniowych, bo to wtedy mogłoby jakby odciągać ich uwagę od problemu. Albo nawet jeszcze troszeczkę pogłębiać. Tak, ale u większości osób nie ma tutaj specjalnie dużej ilości zagrożeń, a może nawet całkiem fajnie wpłynąć na to, że będziemy mieli lepszy obraz, czym naprawdę jest głód, czym jest sytość, bo my tak naprawdę zazwyczaj jemy z przyzwyczajenia za dużo i jemy nie do końca wtedy, kiedy też powinniśmy. Tak? My tak jakby biologicznie jesteśmy uwarunkowani w ten sposób, że kiedy my czujemy głód, to tak naprawdę powinniśmy zacząć dopiero szukać jedzenia. A teraz no, po prostu mamy takie fajne czasy, że coś tam mi tylko zaburczy w brzuchu, ja już mogę po prostu sięgnąć do lodówki, włożyć do mikrofalówki na 2 minuty i już mam jedzenie, nie? Więc czasami takie niejedzenie przez godzin, 12, 10 może sprawić, że nasz mózg zacznie troszeczkę inaczej do tego podchodzić i my dopiero nauczymy się tak naprawdę, czym ten głód jest, a czym nie jest, kiedy jest tylko zachcianką.
Słuchajcie, tu jest teraz Krzysztof, a Krzysztof w ogóle ma tak, że podobno jak nie je, to nie może spać w nocy i mówi, że to jest niemożliwe, żeby na przykład nie jeść dzień. Krzysztof, powiedz się na ten temat. Znaczy w ogóle nie ja tak mówiłem, tylko Ewelina to powiedziała, więc ona by się wypowiedziała na temat niejedzenia, ale ja jak nie jem, to no czuję na tyle silny głód, że często ulegam, a jak nie czuję głodu, to na przykład głowa mnie potrafi rozboleć, a jak mnie nie rozboli, a jak nie będzie mi boleć głowa, to będę się czuł słabo i taka bardzo nieprzyjemna jest ta głodówka. Nie wiem, mogę nie jeść od 20 poprzedniego dnia do no, następnego dnia, gdzieś tam do wieczora, tam 24 godziny, ale więcej to jest trudno. O, dzięki za kawę. Uwaga, a teraz? O nie. Ostatnio zupełnie przypadkiem zrobiłam sobie 24-godzinny post. Nie był to post planowany, na takim pewnie bym długo nie wytrzymała. Wszystko było ok, w ogóle nie byłam głodna, nie miałam żadnych dolegliwości. Natomiast jak wróciłam już późno do domu, w ogóle nie mogłam zasnąć. Trzecia nad ranem, dalej zero snu, czułam się maksymalnie pobudzona w związku z powyższym. Było mi też mega zimno i to też właśnie w kontekście problemów z zaśnięciem, co nie jest objawem, który towarzyszyłby mi na co dzień. Natomiast o tej trzeciej nad ranem, jak już nie mogłam zasnąć, zaczęłam sobie googlować jakieś potencjalne przyczyny, może jakąś korelację w związku z tym, że przez 24 godziny byłam już bez jedzenia, a tym, że nie mogłam zasnąć. I faktycznie pojawiły się na forum jakieś odpowiedzi od psychiatrów, że faktycznie może to w jakiś sposób oddziaływać na organizm, pobudzając go dodatkowo i będąc dodatkowym stresorem i stąd mogą te problemy z zaśnięciem wynikać. No, i jestem po pacjentach, wróć. Po nagrywaniach do swojego kanału, dokładnie podcast się był nagrywany, neurokurs, rozkmina temat strony mojej, która powstaje i bardzo ciekawego projektu, którym na pewno będziecie zainteresowani w niedalekiej przyszłości, bardzo niedalekiej, bo będzie to na wiosnę. Zbieram się do domu, jak widzicie, żeby zrobić jakiś fajny rozruch, to dużo nie trzeba mieć. Wystarczy trochę kreatywności, wolna przestrzeń, kilka metrów kwadratowych i jazda. Natomiast wracając do naszego głównego tematu, czyli sposób odżywiania, to ustalmy kilka rzeczy. Po pierwsze, ja nie jestem osobą jakoś wybitnie kompetentną, jeśli chodzi o sposób żywienia. Chciałbym wam przedstawić jakby swoje podejście i podejście, które przypasowało wielu moim pacjentom, ale pod tym kątem, że ja im coś zasugerowałem, powiedzmy zaznaczyłem, że coś takiego w ogóle istnieje i stwierdzili, że kurde, to być może jest coś dla nich i rzeczywiście bardzo fajnie potem się czują, zarówno pod kątem fizycznym, jak i pod kątem mentalnym, jak i pod kątem pracy naszego układu nerwowego, naszego mózgu, funkcji kognitywnych, warto poeksperymentować. Nie wiem za bardzo, czy polecać tobie taki sposób żywienia, dlatego że wszystko zależy od tego, jak traktujesz żywienie, czy nie masz jakichś problemów związanych z zaburzeniem odżywiania. Natomiast jeżeli traktujesz żywienie jako środek napędowy, paliwo dla naszego ciała i czasami być może coś, dzięki czemu spędzamy milej czas, bo pogotujemy sobie z kimś bliskim, spotkamy się z nami przy czymś dobrym do jedzenia, można sprawdzić, czy to po prostu leży mi, dlatego że być może jesteś taką osobą albo w takim okresie jak ja kiedyś, gdzie nasłuchałem się jakichś głupot, że odżywianie powinno wyglądać tak, że jemy w niewielkich porcjach, 5 posiłków dziennie, odstępy co 3 godziny. No mi to w ogóle nie leżało, bardzo się kiepsko z tym czułem i tak jak mówiłem wcześniej, czułem, że cały dzień po prostu muszę myśleć o jedzeniu. Muszę wieczorem to jedzenie przygotować, a później to jedzenie jeść. I po prostu to było ewidentnie coś, co rozpraszało mnie, dlatego że no, jedzenie nie jest moim głównym tematem w ciągu całego dnia i nie chciałbym marnować na to większość swojego czasu. Być może temat cię zainteresował i zastanawiasz się teraz, jak zacząć właśnie ten sposób żywienia. Po pierwsze trzeba pamiętać, że to wszystko jest w naszej głowie i jeżeli po prostu nie będziemy mieli nasz dzień, to się nic nie stanie. Warto tu pamiętać głównie o prawidłowym nawadnianiu, więc jak najbardziej dużo wody, może herbaty, jeżeli lubisz, ziółek różnego rodzaju, aczkolwiek to jest z głową, trzeba wiedzieć co, do czego i przypadkiem jakie zioła
być może nie będą ci służyły, więc warto sobie tutaj doczytać i doedukować się na ten temat. Bardzo często jest tak, że nam się wydaje, że jesteśmy głodni, a się okazuje, że to nieprawda, po prostu jesteśmy spragnieni, nasze ciało potrzebuje po prostu wody bądź czegoś innego, czym się fajnie nawodnimy. Możemy po prostu zjeść dobrą kolację i nie traktujcie tego jakiegoś rodzaju kary, tak? To jest po prostu normalny sposób żywienia i to też się taki przyjął mit, że jak komuś powiedzmy sugeruje, że tak się odżywiam, to ktoś mówi ok, spróbuję, więc znajdę taki dzień, kiedy nie będę nic robił i wtedy nie będę jadł. Niekoniecznie. Możecie tak naprawdę spróbować jakby nie jeść normalnego dnia, kiedy po prostu macie pracę. Nawet być może macie jakiś trening, nie musi to być ekstremalnie silny, duży trening, aczkolwiek znam osoby, które rzeczywiście bardzo ciężko trenują i na przykład w każdy poniedziałek mają przerwę, post. Jedynie wtedy po prostu nawadniają się, biorą jakieś suplementy i tak, spokojnie mogą funkcjonować, mogą zrobić trening. Ja tak samo, a najczęściej jeśli chodzi o takie przerwy żywieniowe, ja nie robię tego regularnie, robię to raz na jakiś czas, kiedyś robię dużo częściej, nawet zdarzało się, że raz w tygodniu, teraz po prostu robię jak mam na to ochotę, natomiast ja najczęściej robię tak, że taką przerwę robię w ciągu normalnego dnia pracy, a im więcej tej pracy mam, tym lepiej, dlatego że po prostu skupiam się na tej pracy, nie rozpraszam się jedzeniem, normalnie funkcjonuję i taki dzień mi łatwiej nawet nie myśleć o jedzeniu specjalnie, dlatego że czasami rzeczywiście jest to problem mentalny i wydaje mi się, że kurde, muszę po prostu coś zjeść, a jest to nieprawda, mogę sobie wypić herbatkę i jest idealnie. Powiem wam tylko na koniec, że warto być może spróbować, choćby dlatego, żeby zobaczyć, jak smakuje takie dobre, konkretne śniadanie. Śniadanie to jest w ogóle mój ulubiony posiłek w ciągu dnia, a oczywiście jem go najczęściej dużo później, 11, 12, czasami pierwsza, powiedzmy to jest wtedy już taki bardziej lunch, ale cudownie taki posiłek smakuje po przynajmniej takich 36 godzinach niejedzenia. Słuchajcie, dzięki bardzo za uwagę w dzisiejszym odcinku, a sporo treści dotyczących żywienia pojawiło się. Jeżeli tematy was interesują, to dajcie znać w komentarzu, dlatego że pociągniemy troszeczkę za język Maćka, który jest bardzo biegły w temacie dietetyki i problemów narządów trzewnych i sposobach odżywiania i tak dalej, suplementacji, więc może pogadamy sobie, może jakieś Q&A z Maćkiem zrobimy. Dajcie mi znać w komentarzach, jak wy się żywicie, czy chcielibyście coś takiego z tego vloga jeszcze wyciągnąć, bo wiecie, mam dostęp do różnych specjalistów, z którymi możemy pogadać sobie na przykład właśnie o sposobach odżywiania i o ewentualnych jakichś problemach z jamą brzuszną. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się, hej!